Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zorganizowała wieczornicę historyczną nawiązującą do powrotu naszego miasta do Polski, co nastąpiło 30 stycznia 1920 roku. Spotkanie w siedzibie głównej MBP było okazją do zapoznania się z trudną historią tczewian na drodze do połączenia się z odrodzoną ojczyzną, jak również do poznania radosnych chwil, jakie wywołane zostały przez osiągnięcie tego celu. Okres początku XX wieku przybliżył historyk Krzysztof Korda, dyrektor MBP, który nakreślił tło historyczne okresu zaborów oraz I wojny światowej, przechodząc następnie do szczegółów związanych z uwarunkowaniami, jakie miały wpływ na przyłączenie do II Rzeczypospolitej Pomorza wraz z Tczewem oraz sam przebieg tego procesu. Zgromadzeni mieli sposobność zaznajomić się z osobami, które miały największy wpływ na utrzymanie polskości na ziemiach tczewskich. Przez m.in. zakładanie towarzystw ludowych czy banków spółdzielczych. Nie zabrakło ciekawostek. Na przykład po raz pierwszy mówiono o żądaniach niemieckich kolejarzy, którzy zastrajkowali na skutek zniszczenia tczewskiego pomnika przedstawiającego cesarza Wilhelma I. Spotkanie uświetnił występ kociewskiego zespołu regionalnego Burczybas. Gniewski zespół prowadzony przez Wojciecha Górskiego śpiewał pieśni patriotyczne, nawiązując do radosnych styczniowych dni 1920 roku, kiedy to witano wkraczające na teren Tczewa oddziały polskiej armii. W telewizji Tetka będzie można zobaczyć obszerną relację z historycznej wieczornicy w MBP. Za pełni lecą niepokarana, za to powietrze ze wszystkich motorów.